Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starty. No i widzimy się w drugim już spotkaniu przy grze Fury Unleashed. Więc tak, tym razem jestem samemu. I powiem wam szczerze, trochę mi się pograło pomiędzy nagraniami. Dlatego też miejmy nadzieję, w tym odcinku będę mniej lamił. Więc tak, ogólnie postać jest bardziej rozwinięta. Mamy siekierkę, jak widać, oraz blokowaną wyrzutnię rakiet. Tak, siekierka zarówno jak wyrzutnia, wiecie, musiało być odblokowane. Nie było to szczególnie trudne. W szczególności z siekierą, gdzie to po prostu i tak trzeba było ubijać wrogów. Bo po prostu, wiecie, bronią do walki wręcz. Co nie ukrywam, robiłem prawie cały czas tak, bo... No... Powiedzmy sobie szczerze, no, nawet jeśli strzelanie jest bezpieczniejsze, zawsze preferowałem, powiedzmy, blisko i osobiście, że tak nazwę. Więc tak, nie będę może dużo opowiadał o tym, co tam się działo, poza tym, że mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Postać dużo bardziej rozwinięta i... Zwiększa ilość otrzymywanego tuszu przy niskim poziomie zdrowia? Dobra, może być. Chociaż powiem wam szczerze, wątpię, że tak łatwo tym razem miał ginąć. Bo ta, samemu się gra dużo spokojniej, to jest pewne. Nie dosyć, że to jeszcze... Jak już powtarzam się, może... Nie tak na pewno, no co? Trochę poćwiczyłem, więc nie jestem już teraz aż takim noobem jak kiedyś. Jest już skrywanego ze zmierzonych w 100% okej. Czyli dobra, czyli zabawa w Mario znowu jest opłacalna. Szkoda tylko, że tego prawie w ogóle nie robię. Więc co? Zmarnuje się bonus? Ale dobra, zawsze przynajmniej trochę pancerza. Więc nie ma co narzekać. I co my tu mamy? Mały datek? Większa szansa zdania krytycznych obrażeń 5%, okej, okay, przyjemne. W szczególności, że póki co chyba nawet nie miałem szansy na zadanie krytycznych tak samych z siebie. Dobra. Mniejsza. Kombo 23, zaraz się niestety by skończyło. Ale nie ma co się martwić, mam skilla, który trochę temu pomoże. Bo tak po prostu jeśli mamy tarczki te od combo, które raz powodują, że możemy dostać obrażenia bez żadnych konsekwencji. Po prostu no, jak czas combo ma się skończyć, to jedna zostaje pochłonięta i przedłuża. I co my tu mamy? Wyrzutnie rakiet. A. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Wyrzutnie rakiet, która jest w sumie trochę... inna niż ta moja, bo dużo dłużej się przeładowuje. Ale pociski są mocniejsze, dobra, mogę wziąć. Mi tam bez różnicy większej. I tak, udało się osiągnąć combo 30, a co za tym idzie... Jak słyszycie zapewne, muzyka przybrała jeszcze bardziej epicki obrót spraw. No, tak właśnie też zauważyłem osobiście dopiero niedawno. Tak, wiem, czy lepiej jestem głuchy i w ogóle. Ale tak, im lepiej nam idzie pod względem combo i w ogóle wszystkiego, tym bardziej epicka jest muzyka i... Ogólnie cała gra tak epickości w sumie trochę nabiera. Ale dobra. Co ja tam wiem o tym wszystkim? Po prostu fajny dodatek i tyle. A co my tu mamy? Okej, okay. 20 wrogów broń białą odblokowuje kolejny sobie po prostu rodzaj broni na start. Nie jest to co prawda nadal kij dresowy, który bardzo bym chciał zdobyć. O, aż jeden pokój nie odwiedziłem. Ale trudno, dobra. Rozdział drugi. Combo 44, nie chciałbym tego przerwać, więc tak, w dalszym ciągu trzeba być ostrożnym. Tak się tutaj się zaczynają gorsi wrogowie. I 20 trzeba ubić tym, co oznacza, że po prostu będę ubijał wszystko, co się rusza. I niestety straciłem combo. Oczywiście w głupi sposób. A co tu mamy? Wykończ 5 kolejnych wrogów w przyszłości broni białej, dobra. Dobra, mamy już 3, 4 i 5 wróg też broni białą, dziękuję bardzo, nagroda. Spowalnienie czasu, coś z czego i tak nie będę korzystał. Ale dobra, jest, więc fajnie, combo 7. Nie jest on jakoś szczególnie dobry, patrząc, że mieliśmy 40 parę, ale co ja tam będę narzekał, ważne, że w ogóle jest. Okej, okay, tutaj co mamy w skrzynce? Granat, dobra, oczywiście, że wymienię, patrząc w szczególności na to, że i tak nie korzystam, więc... O. Więc mogę przeraszować rozdział. Nieźle. I szczelba. Szczerze wezmę. Dobra, i idziemy przez następny rozdział, dobra, czemu nie? W sumie nie wiem, czy ma to wielki sens, takie raszowanie, ale to mnie tam interesuje, ja chcę po prostu zobaczyć, czy może coś nowego się w końcu pojawi. 15, mhm. 15 wrogów w tym rozdziale. Okej. Okay. Dobra, 15 wrogów w tym rozdziale, problem miało, szybko coś się załatwi. Okej. Okay. Nawet bez otrzymywania obrażeń spróbuję. Dobra, tak.
Dobra, szybko będzie. Jak tam tarczki? Okej, nadal mam dwie, więc nie jest tak źle. Okej, już nie. Nie mam tarczek, straciłem combo. Zabicie bez przewarca trzymacerza, otrzymuję już 250 złotego tuszu. Złoty zawieram więcej złotego tuszu, wiecie co, nie. Nic z tego nie jest tutaj warte uwagi. Tak, już się skupiłem na innych rzeczach i zacząłem... Opa, no tracić za dużo. Niedobrze. Ale dobra. Dobra, może jeszcze z nadzieją, może jeszcze nie zlam je totalnie. Chociaż no niestety widać jak mi to idzie. Więc niestety prawdopodobnie zaraz to już koniec będzie pierwszego przebiegu. Chyba tak, pierwszy. O, i już. O. O. Że to. Zdrowie jest najważniejszym moim zdaniem, patrząc na to jak mało mi go zostało. Więc tak, dobra, super combo 5, jedna tarczka. Okej, dobra. Dobra. Z tym się powiem szczerze, że nie spotkałem. Nie, żeby nie było podobnymi rzeczami do tego. Oczywiście, ale z czymś takim bezpośrednio to jeszcze nie. Dobra. I w sumie granat, czemu nie? I tak z nich nie korzystam, więc zawsze coś nowego będzie. Pozwolę na wygrywanie ukrytych wrogów. Dobra. Zawsze trochę bezpieczniejsze to będzie. I tak, szybka podróż. Wiem, że zazwyczaj staram się z niej nie korzystać, ale tym razem... Okej. I pajączyca. Zwycięstwa 2, porażki 0. Widzimy się ponownie, tego co widzę. Niestety tym razem mogę zaliczyć porażkę, patrząc na to, jak mam mało zdrowia, chociaż... Nie ukrywajmy się, pajączyca akurat ciężkim bossem to nie jest. Miałem powiedzieć nawet, że jednym z najłatwiejszych. A niestety dostałem obrażenia. Już bym miał piękny po prostu achievement za nieotrzymanie obrażeń podczas walki z bossem. Ale tak. Się rozgadałem i musiałem zabić wszystko. I trudno. I celnia. Legendarna. Z numeru 99. Żołnierza chwały. Obrażenia broń. Obrażenia 40, czyli więcej. I 10% szans na uniknięcie obrażeń. Dobra. Dla mnie bez różnicy. Jest patelnia, no to jestem ja. Jedna z ulubionych broni, powiedzmy. Komicznych takich grach, że tak nazwę. Że moim zdaniem, po prostu... Nie wiem czemu tak jest, ale... Uwielbiam motyw, kiedy właśnie... Nawet dla jaj, patelnia z jakąś bronią. Też dobra. Pamiętam, że kiedyś w jakiejś grze w ogóle patelnia to była jedna z lepszych broni. Taka ciekawostka, nie pamiętam tytułu konkretnie, wiem tylko, że tak było. Że chyba w sumie tą patelnią prawie ukończyłem daną grę. I... Epicka walka. Władca dusz. Okej. Tutaj nie wiem czego się spodziewać, więc... A, dobra, skoki, śmierć. Super. No niestety, ale... Dwa punkty, więc jej, i tak jest dobrze. Więc tak przy okazji się prezentuje drzewko. Jak widzicie, mam tutaj trochę rozwinięte. I tak, to powiem wam szczerze, że zostawiam definitywnie, bo to jest najlepsze, co mnie spotkało. Ale jeśli chodzi o inne rzeczy, o których myślę, że mogłyby się przydać, to definitywnie... Może warto byłoby zainwestować w tego typu rzeczy, albo tutaj cokolwiek, chociaż... Muszę przyznać, że niby to... Nie korzystam z tego wszystkiego. Chyba, że przeładowanie? Nie, wiecie co, to jest za ciężka opcja. Niebezpiecznie byłoby chyba zainwestować tutaj, skoro brakuje mi punktu. Dobra. Niech będzie jeden w to, żeby mieć chociaż 4% szans na krytyki. I może większa szansa na kulę lecznicza. Dobra. I w sumie dla niewielkiej różnorodności biorę oczywiście to, co ładniejszy kolor ataku, czyli różowy, biorę szczelbę. Czyli broń, którą w sumie najczęściej wyruszam do boju. I zobaczymy, jak będzie w podejściu numer 2. Może tym razem będzie trochę lepiej. Ta. Już widzę ten postęp, ta. Po prostu sam początek pokazał, jak to będzie wspaniałe podejście. No coś niestety. Ale przynajmniej HP się zwiększyło na stałe. Więc tyle dobrego. A właśnie w sumie max HP też by się przydało trochę ulepszyć. Ja? W sumie czemu o tym nie pomyślałem wcześniej. Dobra. I co tu mamy? Zmniejszy otrzymywane obrażenia o 5%. Nie wiem czy w czymś takim jak ten komiks. To w ogóle ta rozgrywka to jest aż takie cenne. 5% mniej obrażeń. No ale dobra, jest pancerz, no co ja bym narzekał. Zawsze przynajmniej cokolwiek jest. Kolejne pancerze, okej, nawet nie będę narzekał, ani nic, super.
I tak, tak. O, jest przejście do góry tu ponoć, więc idziemy. Jak widzicie, jedną tarczkę straciłem, ale przedłużył to trochę combo. Niestety drugą też stracę, bo jestem lamą, nie potrafię tu wejść normalnie. Gdybym wlazł, to bym może nie stracił obu. Myślę, bym je odzyskał od razu. Ogólnie mówiąc, dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli, tarczkę dostaje się co 5 combo. Więc tak, po prostu z każdą piątką to jest. Nawet nie wiem, czemu to powtarzam, ale dobra. I szybka podróż. Czy to ma sens? Dobra, ma. Zawsze masz, ma sens takie. A, jeszcze trochę pomyślę, okej, pisz toilet maszynowy. Inaczej, na język siostry po prostu wielkie pił. A dobra, nieważne. A i tak wolę zostać przy swojej szczelbie. Jakoś tak mi z nią bezpieczniej. Dobra, co będę dłużej siedział. Idziemy z moją wiekierą, tak się to nazywało. Transfuzja, dobra, niepotrzebna, jeszcze. I jest wyjście z rozdziału. Tym razem, powiem szczerze, pasuje na szybkie przybieganie. Wolę skupić się na czymś, można powiedzieć, może nawet bezpieczniejszym. Czyli w 100%owaniu początkowych rozdziałów, poszukiwaniu jakichś skarbów i innych przydatnych rzeczy. Datek. Wolałbym poczekać z datkiem na chociaż średni. Też najpierw byłoby chyba duży przekazać, ale... No nie mam co liczyć na duży datek, bo jednak jestem bidukiem z nędzą, który ma mało kaszy. Chociaż... Chwila, to jest jakiś challenge, ten typu... Pokonaj wszystkich wrogów, aby nie otrzymać trafienia, ani razu otrzymać nagrodę. Okej. Okay. Może być ciężkie. Ale spróbuję. Czemu by nie? Już dostałem obrażenia, oczywiście. I to w taki głupi sposób. Wroga, którego w sumie powinienem już wiedzieć, że się nie bije z bliska. O, cześć ninja. Wy to widzicie. 20 i będę miał kij dresowy na stałe, no. Lepszego po prostu nie mogłem znaleźć wyzwania dla siebie. Wiecie, nie chodzi tylko o sam fakt, że tak biję tą bronią najczęściej. Ale no, po prostu kij dresowy. No, ja już wam mówiłem, że to jest broń ideał ze starterów, które tutaj widziałem, że można mieć. Nie stać mi na duży dodatek, no niestety to wezmę mały. Zwiększy szybkość przeładowania broni 5%, okej. Okay. Przyjemna rzecz. Ale mniejsze teraz z tym. Lecimy do rozdziału drugiego. I nie ubiłem wszystkich wrogów, a szkoda. Ale to dobrze, że przynajmniej cokolwiek. I maksymalny combo 42, czyli to co mam obecnie. Okej, okay, cześć. Cześć roślinek, tak, cześć, skrzynka. Szansa na przeładowanie. Natychmiastowe przeładowanie, dobra, fajna sprawa. I combo się przerwało, bo oczywiście on ma wokół siebie jakieś te świecidełka, których nie powinienem, do których nie powinienem się zbliżać, tylko rozsądnie na odległość je tego, najpierw go rozwalić, a potem dopiero na blisko, personalnie z kijem dresowym. No niestety, trochę zlamiłem. Ale tak to jest, kiedy się bardziej myśli nad tym, co powiedzieć, niż nad tym, co zrobić. I całe piękne combo do śmieci. Dobra, macie granata. Tak, okej. A co to jest? O proszę. Niech można jakieś inne rzeczy zdobyć. Może coś tu byłoby warte uwagi. Ale na pewno nie na obecny moment. I oczywiście kombu chciałem znowu zepsuć. Nie, jestem strasznie głupi. Tak. Nic nie myślę. I pajęczyca, podejście numer kolejny. Okej. Okay. Może tym razem się będę ostrożniejszy, co wyjdzie nawet lepiej trochę tym wszystkim. I uda mi się w końcu ją pokonać bez otrzymania obrażeń. Niestety nie. Było blisko, ale nie. Więc teraz już nie muszę się niczym przejmować. Mogę po prostu na hama i prostaka, że tak nazwę, no, ją zaatakować. Nie wierzę. Ja powinien chyba bardziej patrzeć na swój pasek życia, na to, co robię. I zacząć myśleć, a nie zachowywać się jak jakiś jełpi idiota. No cóż. Odejście numer kolejny. 14 minut. I tym razem postaram się być ostrożniejszy. A nie tak pewnym po prostu z siebie i swoich decyzji. No i przepadł kij dresowy. Na przeszkodzie przynajmniej mam tą wekierę, która ma różowy kolor swoich ataków, więc ta. Przynajmniej tyle. Nie jest to może ideał, ale...
Przynajmniej jest kolor, ten. Jest kolor, który najczęściej biorę właśnie w różnych grach i tak dalej. Nawet nie dlatego, że uwielbiam, tylko jak mówię, po prostu tak bardziej dla jaj czy coś. I kiłownica? Nie wiem, co to ma być. Opa, dobra. Dobra. Cokolwiek to jest za broń. W sensie, że ktokolwiek wymyślił taką broń i w ogóle wypada się co najmniej ciekawie. I dobra, tym razem idziemy na szybko. Następny rozdział. Skoro udało się znaleźć. Dobra. Dobra, fajnie, ale co my tu mamy? Zabij atakiem mierzącym 15. Dobra. A ciebie... Nie. Ciebie trzeba z dystansu, podobnie jak niektórych innych. Jak już się nauczyłem. Okej, okay, tak, ciebie z dystansu. Tutaj można byłoby z łatwością zmiażdżyć. Ale nie wiem, czy jest sens aż tak się męczyć. Mhm. Dystans, tak. Okej. Okay. A, dobra, jest i tak zepsułem combo. Dobra. Aha. Dobra, trudno. Nie zaliczę tego zadania. Pewnie za takim miażdżącym 15, co jest też całkiem sporo. Jak to zaliczę, to i tak to będzie pewnie z wielkimi stratami. I co tu mamy? Wielka szansa na kule leczące, jeśli będę ubijał w ten sposób. Dobra. Może być. Aha. Ich nawet chyba nie można zmiażdżyć, to w takim wypadku kule leczące chociaż, może. Nie. Nic nie ma. Dobra. No, oczywiście przyjmę. I mikstura lodu. Mhm. Tak. Wspaniale po prostu. Nie, wiecie co. To się mówi, że teraz jak na początku mi dobrze szło, tak teraz po prostu będę strasznie robił. O. A z nim to już miałem do czynienia. I w sumie siostra też miała do czynienia. Przy czym taka ciekawostka. Mnie się udało go pokonać, siostrze właśnie nie. Chyba nawet było na odcinku może? Nie pamiętam, czy na odcinku go widzieliśmy pierwszym, właśnie jak siostra poległa, czy coś. Ale tak, mniejsza z tym. Może przynajmniej na nim uda mi się nie oberwać w głupi sposób, oczywiście. Może nie powinienem w ogóle o tym wspominać, to wtedy się uda, czy coś. Ja, bardzo możliwe. Dobra, chociaż najważniejsze, że jest zwycięstwo, więc... Okej. Okay. Granat medyczny. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak on miał działać, ale... Czemu nie? Mogę wziąć. Zawsze jakieś... coś. Dobra, chyba, że to działa tak, że po prostu jeśli kogoś dobije tym granatem, to zawsze... Tak, jeśli kogoś tym dobije, to zawsze wypada z niego kula zdrowia. O! O! Ej, jakie rzeczy tu mają? Szczerze, to najchętniej bym kupił, ale brakuje 4. A, dobra, zrobię 5, więc już. Oczywiście, że wezmę coś, co zwiększa zasięg przyciągania tuszu. Okej, okay. tak, dobra. I dobijemy. Aha, jego w ten sposób nie można. Dobra. Nie. Naprawdę jestem taki głupi. Tylko mi się wydaje. Chyba serio jestem głupi. Dobra. Wiecie co? Usunę sobie to, ale... Muszę mieć 3 tarczki. Pierwszą już dalej naładujemy, potem będzie spokój, przynajmniej większy. Jakoś tak ten pierwszy... rozdział zawsze był... Czy może nie zawsze, ale... Jakoś tak wydaje się być na tyle spokojny, że jestem w stanie tutaj... Właśnie na luzie naładować sobie combo i wszystko, a potem tak jak nagle jakiś chaos się zaczyna i... Wszystko gubię, więc te. Zmniejsza. Zmniejszono 100% obrażenia w trakcie lotu miażdżącego. Czy po prostu jak robię to, to jestem niewrażliwy na obrażenia. Tak mówiąc po ludzku. Dobra. Warto wiedzieć. I w ogóle przydatna funkcja. I wiem, że. Jeśli będzie źle, to tylko aktywować to coś i będę miał chwilę spokoju. Dobra. Dasz tutaj. Okej, okay, fajnie. Dobra, 13, 14, zaraz będzie trzecie, za 100.
póki co nie mogę, ale za chwilę będę mógł, więc tak. Okej, okay. Dwie tarczki, czyli raz mi trafił, szybko to się nadrobi. Dobra. I mamy trzy tarczki. To jest dobrze. I okej, okay, tak, tutaj co mamy? Pięć kolejnych wrogów broń białą, oczywiście z przyjemnością to zrobię. I ostatnia dwójka, tak, tak, dobra, nagroda zaliczona, odkręcam mapę, dobra, fajnie. Nie jest to może idealnie, ale cokolwiek jest. Za stówkę tam można było. O. To czy jest sens wracać? Tu są tam też rzeczy, których jeszcze nie sprawdziliśmy. Tak mówię, jak największe combo na rozdziale pierwszym powinno być po prostu mój sposób grania już całkowity. Okej. Okay. No oczywiście straciłem całą osłonkę, bo jakby inaczej. Jak już mówiłem o spokojnym graniu i o combo, to musiałem stracić całą osłonkę. I jeszcze kliknę na granatę, tak. I straciłem combo. Zobaczcie też, że tak głupio gadam, ale wczesne rano, wiecie, te sprawy. Po prostu w najbliższym czasie szykuje mi się sporo, można powiedzieć, wyjazdów i nie tylko. Dlatego staram się. Wyrzutnia przyczepnych bomb? Nie znam, ale... Okej. Okay. Więc po prostu tuż po budzeniu się staram usiąść, nagrać chociaż te 1-2 odcinki. Oś, dobra, mała, bo nie jesteś mi na dużo. Znowu nie otrzymałem. Szkoda. Że nie ma błogosławieństwa. Ale tak, wracając. No więc rozumiecie, mam nadzieję, że te... Jakby trochę nieogarnięty, niewyspany i inne takie... To głównie dlatego, że tak... I powiedzmy sobie szczerze, nie jestem przyzwyczajony do nagrywania o takich porach. Zresztą, no dobra, kiedyś byłem, ale... dłuższego czasu już nie jestem. Dobra. Więc tak. Po prostu tak. Dobra, dobra, szybko. A tutaj byłem. Nie, wiecie co, co? Ja tu już zaczynam naprawdę nie myśleć, tylko robić byle co i czy żeby, dobra, 20 wrogów bronią białą, żeby odblokować kij dresowy. Co, wiem, że to jest baseballowy, ale ja tam mówię dresowy. Raczej zbyt szybko tego nie zmienię, dobra. Wezmę delikatne zwiększenie HP. Chciałem w sumie przewrócenie bardziej niż zwiększenie. I okej, okay, nie przejmuję się teraz tym wszystkim. Myślę, że to byłby chyba mój dzisiejszy taki cel główny. Po prostu, żeby naprawdę udało mnie się w końcu odblokować kija, bo już miałem dwie okazje i dwa razy je przegapiłem. Właściwie potencjalnie dwa razy je przegapiłem. Więc tak, tym razem muszę być ostrożniejszy. I w ogóle jakaś skrzynka? Co? Powiększ swoje combo o 10, nie przerywając grania razu. Wyzwanie spore, jako że to już jest rozdział drugi. Spróbować zawsze można. I przerwałem je oczywiście, bo byłem greedy. Niestety. Ok, jeszcze 7 wrogów, to powinienem dać radę. I przynajmniej będzie sukces pod względem kijka, desowego kija. Dobra, za co będę gadał. Wiadomo o co chodzi, ok, super, nowy rodzaj granatów, co? Tak, wrogów do ciebie się wolę nie zbliżać, tak. Dobra. Mam jedną osłonkę, którą zaraz pewnie stracę. A nie, nie straciłem nawet. Zaskakująco. I dobra, kij dresowy zdobyty. Tym samym już można powiedzieć, że moja postać jest w 100% kompletna. Wiadomo już, czym będę walczył za każdym razem, kiedy będę miał okazję. Po prostu grać sobie w Furanlisht. Czyli prawdopodobnie w następnych odcinkach, jeśli jeszcze jakieś będą. A jest sporo szans, że będą. A co to jest? Dron, dobra. Nie wiem, jak on ma działać do końca, ale i tak fajnie. I może wróćmy jednak do starej, zaufanej broni. Zamiast użytym tego. Nie. Co drugie zrobicie wroga zwiększa HP o 1. Maksymalne. Wow. Dobra, pomysł użycie na to wydałem. Miałem 14 tylko max. Powinien wcześniej zauważyć.
Na pewno fajna to była opcja, nie ukrywam. Ale co? Dla kogoś, kto ogarnia grę, a nie dla mnie. No i niestety, nie udało się za bardzo, ale jest 20 parę minut. Powiem szczerze, na tym bym chyba zakończył na dzisiaj. I tak, ostatni punkt wydam. Może w tym razem coś takiego. Wydaje się sensowne. Z drugiej strony tak szansa na krytykę też jest fajna. Dobra, mniejsze z tym. No jak widzicie, pokazałem, że jestem mniejszą lamą, ale nadal nie umiem. Mam nadzieję, że wam się też podobało i ogólnie. Następny odcinek, jeśli będzie, to za tydzień. Jeśli nie, to po prostu wyczekujcie, aż będzie, bo w sumie na obecnym momencie to nie ukrywam. Trochę ta gra jest tak na zasadzie tymczasowo, dopóki nie uda mi się czegoś ciekawego zrobić w Loop Hero, bo no nie chcę się po prostu pokazywać wam po raz kolejny przebiegów, na których nic nie ma. A niestety, no. Głównie ostatnio takie przebiegi się trafiają. Ale dobra, co tu będę rozgadywał się. Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No więc trzymajcie się i hej, hej. Po prostu cześć.